Nie, to... Prawie tak jest, nie? Myślisz, że byli dobrze przygotowani do tego wyjazdu? A jedyna na masaż twarzy, a nie... Tylko na pisze. Wiem, bo... Ja Ok, dobra, masz i wszystko. Leki wzięte. Apteczka. Przygotowania pełną parą. Pełną parą? Do wyprawy dwudniowej w trzecim dniu powrót. Ale jest tak, jakbyśmy wybierali się na dwa tygodnie. Pogoda średnia. Na razie nie leje, ale cały czas się waha. Jedziemy do Brna. Mamy do przejechania 220 chyba kilometrów. Dzisiaj etap do Olomouca. 140 kilometrów. Rano tak lało, że wydawało się, że nie pojedziemy. Cieszysz się? Jak małe dziecko. Jak niewiele trzeba do szczęścia, nie? Ja już się byłam zrozpaczona rano, bo nie dość, że ciężko jest nam gdziekolwiek wyjechać, to jak już coś się udaje, to pogoda kurde robi jakieś kurde jaja, nie? No i przekraczamy granicę. Mam wrażenie, że ten Cieszyn to jest nasze okno na świat, po prostu no, wszędzie trochę, jedziemy do tego przez Cieszyn. Trochę tak. Problemy. Mówiłem wcześniej, porywam się na kawę. Tam. Nie wierzę, jest szansa faktycznie. Będzie kawa. Obiecał. I chyba będzie. Może tu? Może być. Co z tym jest? Dwa piwa, a kawę. Na zdrowie. Wasze też. Zdrowie. Wasze też zdrowie. Na zdrowie. Do piwa nie jeździmy. Ale też jest i kawa. Bardzo dobra. Tu są kawa. Tam jest zamek. Wyjeżdżamy z skutką. Gdzieś 45-50 km do przejechania do następnego postoju. Mam nadzieję, że się uda tak taki etap odbyć, bo kurde, mamy jeszcze setkę prawie do przejechania. Skrót nawikowy w naszej aplikacji. Dobrze czytasz mapę? Słuchajcie, przyszła chwila, kiedy możemy ściągnąć kurtki. Profilaktyka. Mogę się zostawić na jutro. Jest ważna. A wie, że kolanka są dość mocno przyciążone, bo grzejemy. Jesteś pewien, że tam jest przejazd? Wygląda jak czyjeś podwórko, ale to jest praca rowerowa. Takie czeskie klimaty.
fajny skrócik tam wyszedł, że nadrobiliśmy z 20 minut. Złodziej czereśni. Pędzimy w stronę Łomnika. Trochę nas czas goni. Ale nam problemy codziennego życia poprzesuwały nas. Ale wszystko idzie w dobrą stronę. Pewno przed zachodem dojedziemy. A szkoda, że wam nie mogę przekazać tego zapachu tych traw. Trochę przed nami. Jeszcze nie ma połowy. Kilometrów. Idzie tak trochę ciężko. Nasza polska Odra. Naprawdę. A więc tak, mamy krótki postój, bo są problemy z kolanem. Mamy już trochę leków, żeby temu zaradzić. Ile tam pokazuje ci czasu? On liczy średnio 20 na godzinę przy rowerze szosowym, wiesz, także pokazuje 2 godziny i parę minut. Ale my jedziemy 15 na godzinę, albo wolniej. A mamy 17:27. My jedziemy w lewo. Takie momenty to musimy filmować. Dzisiaj pierwszy raz słońce widzimy. Droga średnia. A my, Lili, oboje zdychamy. Lili bardziej, ja trochę mniej, ale jest ciężko dzisiaj. Naprawdę jesteśmy nieprzygotowani. Mówię, że jestem wywalony. Spalnie. Jest ścieżka rowerowa, 15 km. Mamy to! A on mnie znasz! Czekam na ciebie i rozglądam się za gospodą jakąś. A gdzie to jest? Na końcu tej drogi. Zjeżdżamy do naszego hotelu pensjonatu, czy to tam odeźwiają, nie wiem. Ledwo i noga. I będzie piwko. Ja ci powiem, że to była jedna z najgorszych tras, jaką jechaliśmy.
Mamy 10 minut na ogarnięcie się, bo ja chcę twaróżki i piwo. A knajpa do 10. Tatu? No. Do 10. Masakra. Tak, żadnego kompania na razie. Standard. Jaki duży hotel. Myślałem, że to jakiś widza będzie. To... Zaczęło znaczyć. Mama, załatwienia było? No, bałam się, że nie dojadę. Naprawdę. To się bałem, że dojedziesz. Zjemy coś jeszcze? Mam nadzieję. Przy meczu. No. A jutro grają Czesi. No, jutro będziemy szybciej, mam nadzieję. Mam nadzieję, że pojedziemy na rowerze. Pojedziemy na rowerze. Obiecuję. Piliśmy sobie wino w recepcji, było nam takie. Takie. Jesteśmy mega wywaleni dzisiaj. Iwonę boli noga. Jest kontuzja. Kontuzja dość mocna. Mnie trochę boli tyłek i też noga. Ale chyba nie aż tak. Właśnie. Cześć. Jak po treningu? To była małżeńka. Jak się czujesz? Sympatycznie. Jadę. Czy już jest tyle godzin? Jest 8:00, boję się, nam wszystko wyjedzą. Mhm. Idziesz na siadanko? Mhm. Jeżeli cię to pocieszy, to jestem połamany. Pociesza cię to? Ciszy tak smutno szepcze zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Już idę. Pyszności. Smacznego. Dziękuję. Kawa musi być, jogurt musi być, woda, soczek. I coś słodkiego. Dzisiaj będzie Brno. Są tutaj pewne jeszcze niedogadania co do trasy. Będzie albo 80, albo 79. Winko prawie że pękło. Mamy na drogę, nam trochę zostało w plastikowej butelce. Będziemy się wspomagać. Nogi nasmarowane. I w drogę. Hotel Senino. Fajny hotel. Śniadanie dobre, tylko jajecznice i kiełbaski były zimne. Boże, ty są obok. A nie, to nie jest Boże. Jeszcze jedziemy na rynek. Napić się kawy, ustalić, którą trasą jedziemy. Fajna pogoda. Noga na razie nie boli. To jest najwyższa rzeźba barokowa w tej części Europy. Naprawdę? Naprawdę. Muzyczka romantiko. Nie podjedziesz dać buziaka? Myślałam, że tak zrobisz. Jest kawka, nawet Adaś ma kawkę, ale nie mrożoną. W takim klimacie sobie pijemy kawę w Ołomuńcu, żegnamy go.
łykiem pysznej kawy. Ale tu warto jeszcze parę rzeczy zobaczyć. Mój przewodnik tutaj, kurde, zaczyna z marudzeniem. Miało być do niedzieli powrót, a już mi tu próbuje naciągać do poniedziałku. Zachwyt kolarza, podróżnika, ale naprawdę fajna droga. W tradycji stało się zadość łyczek herbaty, jakie wina. Zostało od wczoraj. To takie pocieszenie, że wszystkiego. No. Ale miejsce chyba super, nie? No naprawdę, najlepsze miejsce od wczoraj. Pełno robaków tu jest. Czereśnia chce. Dorwała się do czereśni? No jak dziecko. No. Ale wiesz, jak miło zobaczyć swoją uśmiechniętą buzię? A, czereśniową. Te chmury. Nie pamiętam, kiedy ostatnio robią czereśnie z drzewa. Prosto. Prosto z drzewa. Fajnie. To jest chyba jakieś zloty trabantów. Nie? Same trabanty. Piwo. Działa. Dobry dzień. I piwo? 10 kuje na masku, jak silne, jak mocne. 12, bo 12. 12? Magi i czerną. Nie, normalnie. Twaruszki. Twaruszki. Bywa. Doczekaliśmy się w końcu śmierci?
szczerze ci powiem. Szczerze ci powiem. Że takie chwile właśnie jak ta. Przepraszam. No dobra. To weź jeszcze kropkę. Jeszcze jedną kropkę? Jeszcze jedną kropkę. Jeszcze jedną kropkę. Takie dobre. Jedziemy. A nie chce się. Już fajnie by było, jakby było Brno. No bo czeka nas 20 km pod górę teraz. No, właśnie. Ruszaj. Jedziemy sobie znowu dalej w stronę naszego celu, czyli Brna. Skonsumowaliśmy pyszne kanapki z tworuszkiem, dlatego wypiliśmy po piwku i coś mocniejszego. Ale co najgorsze, czeka nas 20 km pod górę. Ja opowiadam, że się śmieję. Ciś do przodu. Piękna przyroda nas otacza. Tylko przeszkadzają nam samochody. Naprawdę człowiek jest w stanie zapomnieć o niemalże wszystkim. Naprawdę. Ach, cudownie. I tylko te samochody! Wszędzie wiśnie, no, czereśnie. Kurde, aż by się chciało, a to poucinane te gałęzie niż raz. Wystarczy. Zaczął się podjazd, a ty mówisz, że ci ketapel. Zaczynamy etap górski. To był niekończący się podjazd. Fest długi. Nie wiem, czy się skończył. Ciężko? Nieładnie, że tam zostawiłeś. Ej, nie zostawiłem cię. Czekam na ciebie. A kto czeka na ciebie? A gdyby mnie coś tam... Bym się wrócił. 10 km. Cały czas pod górę. Ciężko z kolanem, ale widzę, że chyba już jest przełęcz, bo widać światełko. Wyłania się ta moja partnerka. Nasłużyliśmy na łyk wina. Nie chwal się, że pierwszy dojechałeś. No, a ty, oszuście turystyczny, 3,5 km tylko pod górę. Dobrze, że patrzyłam na znaki. Takiej góry to dawno nie pamiętam, żebyśmy mieli. Kubalonka się... Kubalonka jest strąbsza, ale to nie taka długa. Ile to było? 10 chyba? 10. Bite 10. Widok bezcenny, jak wyjeżdżasz do tego lasu. Zmęczony podjazdem widzisz taki dom. Ja się spodziewałem, że będzie jakaś... Cielankowo. Spodziewałem się, że będzie jakaś knajpa i... Ja też. Się okazało, że to nie koniec.
Jest postój? A jest miejsce? Mam nadzieję, że jedziemy tędy. Że jedziemy tak. Mniej więcej. Innej drogi nie ma. Pełny energii, niezmęczony. Czy byś wiedział, że po 10 km pod górę. Chodź na ciasteczko. Przejechane w krótkim czasie, w dobrym tempie. To może nam się uda jednak na ten mecz zdążyć. Przynajmniej drugą połowę. Ciśniemy dalej. Panie skrót? Na miejscu, no. Mało, ale dało w kość dzisiaj. Zdjęcie pod tym? Nie, no nie musi być, to nie jest stolica. No i mamy to, Brno zaliczone. My jedziemy do hotelu. Bardzo mały ruch. Bo właśnie Czesi kończą grać z Danią. Przegrywają 2-1. Musimy się pośpieszyć, bo jak wyruszą nerwowi po piwo wszyscy, no zrozjadą. Coraz bliżej celu. Ile zostało? No to będzie jakieś takie 225 z malutkim haczkiem. Cieszysz się? Tak i nie. Dlaczego? Bo jak się kończy podróż, to się kończy przygoda. Ojejku.
Ale zacznie się na nowa. Łapię cię. Mamy to 225 i 300. Jamtal. To ja wiem, że idziemy na miasto, ale ja chcę najpierw się okąpać. Jest światło. Nie ma klimy, jest ciepło. Ale można otworzyć okno. Jest kanapa za to. Ani nie o kompanii. Standard. Ani nie wypoczęci. Ale idziemy na miasto na kolację. Godzina która? Bez zaczęcia za trzy? Taki tu mamy klimacik w pokoju. Są dryneczki. Mamy polską telewizję, chociaż publiczną. Wstydź się przyznać. Brno. Mały ten, ale zawsze cel. Bratysława nas wita. Cześć. Ale sobie wziąłeś, widzisz, śpiocha. Ej. Pora na toaletę. Przed śniadaniem. Jaki szczęśliwy, że zostajesz. Wszyscy trzej. Co za koślawie idziesz? Co przyjdziemy dzisiaj, żeby nie zapomnieć, jak to jest być zmęczonym. Katakumby normalnie. I dzisiaj będzie Brno nasze od strony turystycznej. Pokój mi się wydawał, że ciepły. Naprawdę? Tak, brnęliśmy do Brna i brniemy teraz na dworzec kolejowy, żeby kupić bilety do domu. Ja to słabo widzę. Mazaczkę włóż? Mamy bilety. I choćby sobie się zaraz uduszę. Dokładnie. Jesteśmy wyluzowani i idziemy zwiedzać Brno. Odkrywać nowe miejsca. Czytamy, co warto zobaczyć w Brnie. Zaraz się dowiem, co mój przewodnik... Obecnie liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców. Miasto powstało. Idziemy zobaczyć katedrę. Piotra i Pawła. Piotra i Pawła, zrobić zdjęcie i może kupić magnesik, jak się uda, dla moich rodziców. Piękna katedra. Co tu jest? Fajna knajpa, fajny bar. I taki jest super pomysł, że mają tutaj takie rachunki, że tylko się zaznacza, przy wyjściu się płaci, a tu pisze na dole, że jak to zgubisz, to płacisz 2000 koron. Tego w żabce nie kupisz.
A to miało być do mrożonej kawy, ale nie ma kawy mrożonej. Tam musimy wejść. No jest trochę. Podek. Brno z góry. Pięknie. Popatrz. Kurde, ale super. Ale piękne. To, co mi się nie udało pokazać wczoraj, jest widać dzisiaj. Bo na horyzoncie tam są dwie góry. Jeszcze jedna góra taka przedzielona z przedziałkiem. Tam jest Mikulow pod tym. To jest austriacka granica. No nie wiem, czy Rosji takie dachy robi. Strome. Ale naprawdę aż gdzieś mnie w nogach tchnie, jak patrzę na to i wyobrażam sobie to, co budowali. Nie? Co mi powiesz o tym zamku? Za nic o nim nie wiem. Poczuć dreszcz emocji zamek Spielberg z tajemniczymi kazamatami. Rozkoszować się widokiem na miasto katedralne w Piotrowie. Posiedzieć na ulicy do późnej nocy. Obrać dobry punkt widzenia. Zapytać o godzinę. Język w twarogu. A śmierdzi fantastycznie. Kto nie lubi tworuszku, niech żałuje. Jest tatarski biftek z topinkami z czosnkiem. Czy? Jezu, ta bimba. Nie, to jest padnie. To jest w gdzie mamy śniadanie? Ostatni. Poranek. Nie mam wyjazdu. Dziękuję za wycieczkę, a jeszcze ci będę dziękował.
Do widzenia, pokoiku. To ja dziękuję. Byłeś śliczny, ale mogłeś być ładniejszy. Teraz jedziemy na pociąg, nie? Fajnie było. Krótko, ale fajnie. Bardzo fajnie. Gdzie? Tutaj, co? Nie chcesz radeśni? Banan z jakimś czymś. Smacznego. Wegański. Adaś poszedł na zakupy. Ciekawa jestem tych niespodzianek. Mieliśmy przesiadkę z RegioJeta, który tam stoi, na czeskie drachy. Jesteśmy w Ostrawie z Finów. Jedziemy do czeskiego Cieszyna. Jesteśmy sobie w czeskim Cieszynie i to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze sobie idziemy na piwko w polskim Cieszynie. W sumie ładny ten Cieszyn. Nie jest gorszy od Brna. No dobra. No to... Za Brno. Dobrnęliśmy do Brna i dobrnęliśmy do Cieszyna, a za chwilę dobrniemy do domu. Ostatnie... Mamy skoczów. Ostatnie pedałowanie i będziemy w domu. Halo. Fantastyczny.